Dobry wieczór, Agnieszka odbierze chleb dzień w Krakowie. Dziś powiemy o ograniczeniach dla maleksów, liczeniu głosów w budżecie obywatelskim i nowym sposobie informowania o smogu. Zapraszamy. Meleksy znikają z rynku głównego. Taka decyzja zapadła po kilkumiesięcznych rozmowach urzędników z przedsiębiorcami. Jak tłumaczy Tomasz Popiołek, dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych, zostało to podyktowane głównie względami bezpieczeństwa. Urzędnik stwierdził też, że przedsiębiorcy przyjęli to ze spokojem. Oni sami twierdzą natomiast, że może się to skończyć utratą pracy. Nowe przepisy będą obowiązywać od 1 lipca. 14 milionów złotych. Tyle w tym roku było przeznaczone na budżet obywatelski. W niedzielę zakończyło się głosowanie na projekty ogólnomiejskie oraz dzielnicowe. Ponad 40 tysięcy osób założyło swoje konta i profile na stronie internetowej, za pomocą której można było oddać głosy. Będziemy razem z dzielnicami pracowali nad zliczeniem głosów i dodaniem do głosów oddanych w formie elektronicznej, głosów oddanych w formie tradycyjnej, papierowej. I wyniki głosowania będziemy w stanie Państwu przekazać już na początku przyszłego tygodnia. Mamy tutaj dużą nadzieję, że powtórzymy co najmniej wynik zeszłoroczny. Jak zapowiada, tak robi. Witold Śmiałek, doradca prezydenta do spraw jakości powietrza, testuje system informacji na temat poziomu zanieczyszczeń. Na razie wykorzystuje do tego tablice na przystankach. W lipcu to, czym oddychamy, będzie przekazywane także na wyświetlaczach w pojazdach komunikacji miejskiej. To słuszna inicjatywa i służy przede wszystkim budowaniu świadomości mieszkańców. Skala problemu zanieczyszczenia powietrza w Krakowie, jak i w całej Polsce, jest ogromna, dlatego te informacje powinny docierać nie tylko właśnie do osób, które mają dostęp do internetu, ale do szerokiego grona odbiorców. Spór o podwyżki w małopolskich instytucjach kultury wciąż trwa. Pomimo tego, że marszałek Marek Sowa przedstawił propozycję rozwiązania, pracownicy kultury ocenili ją jako niewystarczającą. My wiemy, że sytuacja województwa jest taka, jaka jest, że kryzys, że Grecja, że nie wiadomo co jeszcze, wojna na Ukrainie i w ogóle jakie jeszcze argumenty można wyciągnąć. Więc uważamy, że trzeba dyskutować. Dlatego propozycję pana marszałka przyjmujemy jako krok w dobrym kierunku, ale niewystarczający. Symulacje walk w powietrzu, występy pilotów akrobacyjnych i pokaz antyterrorystów. To tylko część atrakcji, które mogli oglądać widzowie w czasie pikniku lotniczego w Czyżynach. Łącznie w pokazach wzięło udział 70 maszyn. Po więcej zapraszamy na lovekraków.pl. Do zobaczenia jutro.